Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzięcioły stukają, chmury płyną, a ja idę sprawdzić, czy jeszcze zachowała się jakaś resztka pokrywy y, lodowej na jeziorze Śniardwy. Także zapraszam. Zobaczmy, co tam się dzieje przed zachodem słońca nad największym w Polsce y, jeziorem. Z reguły działo się tak, że z końcem lutego i w początkach marca Pokrywa lodowa, która sięgała nawet kilku metrów, znajdująca się na jeziorze Śniardwy, była spechana silnym zachodnim wiatrem na ten wysoki brzeg i były tutaj po prostu potężne zwały lodu. W tym roku zima raczej mroźna nie była, troszeczkę lodu pojawiło się na jeziorze, ale zniknął on szybko, ponieważ temperatury w tym roku były. Po prostu wysokie. Zatem, nawet tutaj, w tym miejscu, gdzie z reguły lodu było bardzo dużo, nie ma go praktycznie wcale. Ale za to jest cała masa ptaków. Które oczywiście poza łabędziami przestraszyły się mnie i odleciały na kilka metrów, aby być w pełni bezpiecznymi. Och. Sądziłem, że spotkam tutaj zdecydowanie bardziej grubą pokrywę lodową i będę mógł poszukać jakichś kawałków strzępków lodu, ale nie ma ich praktycznie rzecz biorąc w tym miejscu wcale. Tam się jeszcze rozglądam. Czy może coś jest? Nie, niestety tutaj też nie ma. Zapewne w zatoczce, gdzie jest płytsza woda i nie ma tak dynamicznego prądu tego lodu mogło zachować się nieco więcej. Zatem idę tutaj na dół i zobaczę cóż się dzieje w szuwarach. Z pewnością widzę, że są ślady bobra. Ale tutaj lodu, och, tam jest sporo lodu, ale to z pewnością tam nie dojdę. Ale zobaczę co się dzieje tutaj na tej mini plaży. Och, niewielkie skrawki lodu są tutaj na kamieniu. Ten kamień jest cały pokryty lodem. Tutaj też są piękne sople na tym drzewie. Widocznie woda bardzo zamaszyście docierała do brzegu, a po czym zamarzała. No i tam też na kamieniach jest. Tu trzeba być bardzo ostrożnym, bowiem łatwo można pośliznąć się na tych niewielkich skorupach. Lodowych. O, proszę, jak tutaj jest sporo lodu, właśnie w tym miejscu na drzewie. Ale tu trzeba być ostrożnym, ponieważ ta cała ścieżka jest właśnie zamaryźnięta. Mhm. Ładnie to wygląda z tymi skrawkami lodu. Miniony weekend spędziłem na nadburzańskim podlasiu. Fotografując, jak sama nazwa krainy wskazuje, nad Bugiem. Był to plener, który przygotowałem dla uczestników. Moich kursów fotografii. Jak zapewne część pośród was wie, prowadzę kursy fotografii w formie zajęć online raz w tygodniu i spotykamy się z uczestnikami tychże kursów na plenerze. Podczas tych bezpośrednich spotkań jest po prostu piękna okazja, żebyśmy się nie tylko lepiej poznali, ale też wymienili opinie na temat swoich zdjęć, także doszlifowali. Wiedzę dotyczącą fotografii, bo czasami takie bezpośrednie spotkanie potrafi wiele, wiele wyjaśnić i potrafi też rozwiązać mnóstwo problemów. Był to, był to plener trwający od piątku do niedzieli. Pogoda nawet dofisała. Było trochę słońca, było też bardzo dużo chmur. Był śnieg. Ale to wszystko stanowiło bardzo, bardzo udane warunki do przeprowadzenia różnego rodzaju ćwiczeń. Och, tutaj też wygląda to ciekawie. Jeszcze troszeczkę dalej podejdę, a tam już jest jakaś barykada z gałęzi, co sugeruje, że dalej chodzić już nie można. Wydaje mi się, że najpiękniej było właśnie przy tym pierwszym zajściu wśród kamieni z ładnym głazem, także ciekawymi pniami zanurzającymi się w wodzie. Wrócę tam z powrotem i przymierzę się do jakiegoś kadru. Chociaż szczerze powiedziawszy, słońca już nie widać z zachmur, i nie wiem, czy pojawi się. Dzisiaj przy zachodzie słońca, ponieważ tam, gdzie ma zachodzić, jest po prostu dosyć duża i gęsta warstwa nad horyzontem. Ale tak jak powiedziałem, nie zostało już zbyt dużo czasu, aby wyczekiwać na zachód słońca, więc poświęcę ten czas na to, żeby poczekać, a także podzielić się z Wami różnego rodzaju opiniami i poradami, dotyczącymi fotografii. Pojawia się tarcza słońca, wzbudzając nadzieję, że jednak można wyczekiwać na cudowny zachód słońca. Tutaj też jest troszeczkę więcej luk, a moim celem jest ta drobna plaża z resztkami lodu, które znajdują się na dole. To jest takie urbisko, wywalone drzewo, Tutaj też jest samotny korzeń, piękny kamień, troszeczkę lodu. Może rzeczywiście uda się to spiąć, chociaż w jeden ciekawy kadr. Liczyłem na to, że będzie zdecydowanie więcej lodu. ale postaram się wykorzystać tę niewielką ilość lodu po to, żeby jednak przywieźć dzisiejszego wieczora jakieś ciekawe zdjęcie, niebo robi się bardzo plastyczne. Być może słońce też zawita nieco dłużej. Na nieboskłonie do tego, do tego ujęcia użyję filtra także ND, już teraz mam filtr polaryzacyjny założony, ale chciałbym dociutko wydłużyć czas ekspozycji, żeby wygładzić wodę. Często pytacie, jak zakładać filtry, który powinien być pierwszy, który drugi. No oczywiście na początku trzeba ustawić efekt działania filtra polaryzacyjnego i dopiero potem dołożyć filtr ND, ponieważ one no, spowodują, czyli trzeba liczyć się z tym, że musimy zachować efekt działania filtra polaryzacyjnego. Więc, jeżeli założymy filtr ND o dużej gęstości, to w konsekwencji nie będziemy widzieć obrazu, szczególnie jeżeli chodzi o lustrzanki. Oczywiście, wizję, że bez lusterkowca możemy, czy też na wyświetlaczu bez lusterkowca. Raczej bez problemu zobaczymy efekt działania filtra polaryzacyjnego nawet z założonym filtrem ND. No chyba, że jest bardzo, bardzo ciemno, no to wtedy już będzie gigantyczny problem. Słońce mi zaszło w międzyczasie za warstwę chmur, ale nic tam. Słońce odrobinę chowa się za chmurami. Ale liczę na to, że jednak. W tym newralgicznym momencie podświetli pięknie niebo, bowiem są dosyć duże luki w tych chmurach. Liczę na to, że wszystko pięknie się dzisiejszego wieczoru ułoży. Staram się też sfotografować te takie piękne saple, które wiszą tuż nad wodą. Ten kadr przygotowałem. W ten sposób, że tutaj mam obrodzoną, obrodzoną belkę, która przy, wkracza nam w jezioro i też widzimy przestrzeń, którą domyka się e, poprzez chmury. Ostrość jest ustawiona na pierwszym planie, czyli na obrodzonej belce. I też stosuję różne czasy ekspozycji. I też od czasu do czasu w niektórych ujęciach zastosuję filtr ND, po to, by można było wydłużyć nieco czas ekspozycji i wygładzić wodę, zwiększając w ten sposób zakres odbić. Fakt, że fotografuję obecnie bez lusterkowcem, z mojego punktu widzenia, jest absolutnie bez znaczenia. Muszę Wam powiedzieć. Że jest to absolutny przypadek, ponieważ a może i działanie poniekąd celowe. Bo w bezlusterkowcu niedawno zaktualizowałem oprogramowanie i chciałem zobaczyć, czy owo oprogramowanie w czymś polepszy działanie mojego aparatu, czy niekoniecznie. Bardzo polecam, aktualizujcie oprogramowanie w Waszym aparacie, ale starajcie się to robić w chwilę potem jak zrobią to inni, żebyście nie byli bad bo niestety często zdarza się, że aktualizacja, może nie często, ale czasami zdarza się, że aktualizacja oprogramowania jedną rzecz polepszy, a inną rzecz w jakimś tam sposób niestety uszkodzi. Dlatego lepiej odczekać kilka tygodni i zaktualizować oprogramowanie. Ja widzę pewne niedociągnięcia w moim bezlusterkowcu, w Nikonie Z6, który tak nawiasem mówiąc Fotografuję od wielu, wielu lat. Wiem, że być może niewiele osób obserwuje mój kanał, ale bezlusterkowiec na moim kanale pojawił się akurat ten ponad dwa lata temu. Natomiast inne bezlusterkowce, które były w moim życiu to jest Sony NEX 7 2011, 2014 kolejne Sony, kolejne Modele bez Sony były bardzo często w moich rękach, bardzo często nimi fotografowałem. Także moi drodzy, fotografuję tym, czym mogę. I muszę wam powiedzieć, że nie ma to żadnego znaczenia, to jest, jaki to jest aparat. Oczywiście każdy z nas do czegoś tam się przyzwyczaja. Ja przyzwyczaiłem się do układu Mini w Nikonie. Bardzo lubię też obraz pochodzący z Nikona, dlatego też nim fotografuję. Ale to nie oznacza, że w jakikolwiek sposób przymuszam kogokolwiek do wyboru modelu aparatu. Po prostu musimy wybrać taki model, takie narzędzie, za pomocą którego będziemy tworzyć nasze wymarzone kadry, i wtedy wszystko jest absolutnie w porządku. W tym bezlusorkowcu jedna rzecz mnie rozczarowuje. Nie wiem, jak to ustawić. Będę musiał pogrzebać w menu. Nie wiem, czy też Wy to macie w swoich zetkach. Ale kiedy, ustawiam czas, ale kiedy ustawiam tryb samowyzwalacza, czyli na przykład obecnie ustawiłem 5 sekund, to po pewnym czasie ten tryb samowyzwalacza jak gdyby sam przechodzi do trybu zdjęcia pojedynczego. To moim zdaniem nie jest dobra rzecz i, i co chwila muszę weryfikować. A już absolutnie przejdzie do trybu zdjęcia pojedynczego jak wyłączę aparat. To nieciekawe jest. Według mnie to nie jest ciekawe. OK, teraz jeszcze ujęcie w pionie. Ja wolałbym, żeby tego aparat sam nie robił. Wolałbym, żeby czekał na moje polecenie służbowe, że ja na przykład chcę e, zmienić sobie teraz czas ekspozycji, e, znaczy nie tyle, tyle czas, czas ekspozycji, co sposób fotografowania i dopiero wówczas podejmę to ja decyzję, że wyłączę samowyzwalacz, a nie aparat sam z siebie. Także to mi się nie podoba. Okej, okay, dobrze, teraz ujęcie w pionie. Trochę tu po piasku to wszystko jeździ. Ciężko jest ustawić bez L bracketu pion, ale o, tym bardziej, że będzie to długi czas ekspozycji, więc dobrze by było, aby się wszystko nie rozjechało. Dobrze, działanie filtra polaryzacyjnego ustawić trzeba tak, żeby nie namieszał za bardzo. Jak jest woda, to lubię używać filtra polaryzacyjny. Ok, sprawdźmy, 5 sekund, dobra ekspozycja. Lecimy. Kraina wielkich jezior mazurskich jest absolutnie piękna po sezonie. Kiedy jest tutaj cicho, spokojnie, nie ma gości, nie ma turystów, nie ma hałasu. Można delektować się naturą, przyrodą. Można całym chłonąć wszystko, co daje nam natura i przyroda. Słońce już zaszło, jest 17.17, 17, więc już na pewno jest za horyzontem. Niestety nad horyzontem jest ciemna powłoka chmur, tam odrobinę czerwienieje niebo. Proszę popatrzcie, tutaj na zachodzie jest bardzo gruba powłoka chmur, więc ona przykryła to słońce. Być może za chwilę wystrzeli jeszcze jakaś flara, o ile tam nie ma bardzo, bardzo gęstego frontu atmosferycznego, to być może jeszcze tutaj pojawią się jakieś kolorowe maźnięcia nad moją głową. Nie mam jak ustawić tutaj statywu, więc oparłem aparat o korzeń i stworzyłem taki mocny pierwszy plan w postaci tafli lodu, która rozciąga się aż po horyzont. W ten sposób mam lodową krainę. Także jeżeli nie ma statywu, to trzeba po prostu improwizować, i to improwizowanie powinno przynieść dobry efekt. Aczkolwiek nie jestem w stanie zaimprowizować niczego na niebie. Niestety nie spełniły się moje marzenia. Chmury nie zapaliły się na czerwono. Nadciągnęła bardzo gęsta warstwa chmur, która przykryła potencjalnie kolorowe. Niebo, co jest bardziej istotne w tym nocnym wracaniu z plenerów, to jest to, żeby niczego nie zapomnieć, niczego nie zgubić, niczego gdzieś tutaj nie zostawić. Zatem pamiętajcie, jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze jeden ciekawy film dotyczący fotografii, koniecznie kliknijcie w ten link, który się pojawia teraz na górze. Bardzo serdecznie dziękuję patronkom i patronom za wspieranie mojego kanału. Jest to niezwykle istotne. Ponieważ dzięki temu mogą powstawać nowe filmy, a wiem, że oczekujecie nowych treści, nowych filmów. Dlatego zachęcam Was mocno do wspierania mojej twórczości albo poprzez system Patronite, lub też postawienie mi kawy. I do zobaczenia w następnym odcinku Markowego vloga o fotografii. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. I tak to jest, moi drodzy że fotografowanie kończy się albo zaczyna się wtedy, kiedy jest absolutnie ciemno wyspałem do auta trochę się dzisiaj nachodziłem, ale było warto jak to zwykle kiedy powstają ciekawe zdjęcia to plener był wart zachodu Wracam do domu jeszcze dwie godziny jazdy przede mną